Dzień dobry, ja jestem Rwary, nasz to państwem Heimerdinger, albo Heimerdonger. Postać, którą nie grałem z 3 lata, coś takiego. Odkąd zreworkowali Heimerdingera, co miało miejsce 2 albo 3 lata temu, ani razu nim nie zagrałem. Także to będzie jedna z tych gier, w których totalnie się ośmieszam i nie potrafię grać na daną postacią, także spokojnie. Znaczy spokojnie, będzie śmiesznie po prostu. Będzie ciekawie. Mam na Gangplanka, mam na Riven gram, tak? Dobra. Chyba na Riven bym raczej założył. Tak jak Planka byłoby ciężko. Mam tutaj ściągawę. Co oni grają na pierwszy item? Chyba Darren Ring po prostu, tak? Darren Ring. Okej. Okay. Mam taką stronkę. Już wiele razy ją polecałem na streamach. Chyba na YouTubie nie. Lolalytics się nazywa. Jest spoko. Daje radę. Bo ostatnio coś Champion GG się popsuło, więc tam jest trochę lipa aktualnie. Ale ta strona daje radę, także jak coś polecam, można sobie posprawdzać. Od razu mówię, że nie jest to sponsorowane, tylko po prostu dobra strona. Także z true story tak było. You are the streamer guy. Nie, to nie, to nie. Emotki można używać? Nie mam nie. Dzień w domu można emotki używać? Nie, chyba nie. Dopiero jeszcze na PB to jest. Chyba, czy nie? O, ty, sam już. Wow. Pod T. Nie działa. Dobra, nie wiem o co chodzi. Standardowo oczywiście kciuki, suby i życzę miłego oglądania, jeśli się podoba. Znaczy, dajcie suba i kciuka, jeśli się podoba. Zaja Z, okej. Okay. Czemu ma Heal'a Braum? Dziwne. Znaczy, można coś takiego zrobić, że Heal'a gra support, jeśli... A, nie wziąłem w ogóle jaką. Jeśli grasz supporta w stylu Janna albo Soraki, i wtedy twój ADK gra barierę na przykład. Tak można to rozegrać. To jest całkiem spoko opcja. Ale tak to nie, to nie. Bo nie grasz Exhausta na Zeda. A oczywiście to jest normal game, bo nie powiedziałem. A to ma się gdzie domyślić, skoro gram postacią, którą nie potrafię grać. No to raczej na rękę nie wyciągnę, prawda? Ja taki nie jestem. A nie wiem, Heimerdinger na topie daje radę ogólnie. To jest strasznie irytująca postać, jak się ją ogarnia. Ja jej nie ogarniam, ale... Może dam radę. Zobaczymy. Sprawdzam też sobie, jak tutaj maksują umiejętności. I większość... Znaczy, niektórzy maksują Q, niektórzy maksują W właśnie. I kurde, nie wiem co zrobić. Mogę mieć 3 działka, prawda? Tak, 3. Dobra, okej. Okay. Dam też tutaj. Nie wiem, czy tak daleko powinien te działa wysuwać. Sion. Okej. Okay. Co on gra? Doran Shield. A, rozsądnie. Heimer tak cały czas będzie obijać. Rakiety? Zastanawiam się właśnie, czy te rakiety zagrać, czy nie. Na maksowanie. A, myślałem, że przejdzie, przykra. Okej. Okay. Nie, mogę trochę przesunąć tą linię działu chyba. Niech będzie. Troszkę dalej się wypuścić z tym. Tylko to też jest problem, bo Heimerdinger jest taką postacią, która zawsze po prostu puszuje, przez to, że ma te głupie działa. Ale to taki już styl gry po prostu musi być. Jest i Sion. Cyk. To jest fajne. Gościu mnie gankuje. O. Znaczy fajne dla mnie oczywiście. Gościu mnie gankuje, a ja prawie zabijam obu. To jest coś pięknego w Heimerze. Jest tak silna postać. Dawaj tutaj Ornn, podejdź. Tu jest. Nie masz E, ale co mi to obchodzi? Ja potrzebuję cover. Dajmy działo. No właśnie, dlatego potrzebowałem cover. Kurde, dlatego potrzebowałem właśnie cover. Kurde, dlatego cię potrzebowałem właśnie, gościu. No nie mogę się wysuwać. Wystarczyło, żeby tylko podszedł, dał to... Co ty robisz? Podszedł do warda. Tylko tyle do niego potrzebowałem. Aha, czyli wszedłeś na... Wszedł na linię po to, żeby się wywalić. What the heck? Co to miało być? O Jezu. No nie. Cannon damage. Dobra. Wezmę sobie to W na pierwsze. Znaczy będę maksował W.
Double buffa i oddał, o boż. Dlaczego? Kurczę, tak dobrze miałem linię ustawioną. Wystarczyło, żeby podszedł. Zobaczył tylko, czy tam jest Sion. Jeśli by tam był Sion, to na tym by się skończyło. Moje potrzeby co do niego. Ale kaszana. Jakoś dam radę. No, muszę. O, tak szybko zabija? Nie myślałem, że aż tak szybko. Ściągnie mi działko. Kurde, bo manę na wotum go zabił, cholera. Ale szkoda. Aha, taka sytuacja. Aaaa, ale jestem w dupie. Kurde, ale szkoda, ale mi szkoda tego. Gdyby tylko ten on podszedł i mnie przeasekurował. O Jezu. A tak to jeszcze podszedł i dał mi double buffa, to come on. O, jeszcze w ogóle brakowało mi jednego miniona do piątki. O Boże. Najgorzej, kurde. Jak wiesz, że prowadzisz grę, czy prowadzisz linię i brakuje ci tak mało. Jezu, jestem cały level do tyłu. O, może teraz zrobić. Może stąd podejść i mnie zabić. Muszę iść koło ściany. O, jest tutaj. Bez sensu. Jezu, jak ja nie robię takich gier na topie. O, wow. No, zabić go nie zabije. To jest właśnie głupie na topie też, że popełniasz jeden błąd. Ty, albo twój jungler tak naprawdę. I jesteś w totalnej dupie. Jezu. Jest najgorszym. Najgorsze. Nie ma teleportacji, nie ma flasha. Nie wziąłem pod uwagę tego flasha wtedy, jak mnie zabiła. Że może to zrobić. Nie wiem, dlaczego założyłem, że już może go nie ma. A przynajmniej CS-y trzymam. Potrzebuję Morello i później szybką zonie. I będzie ok. Tylko na szkoda tego early game'u. Kurczę, bo Heimerdinger jest taką postacią, która powinna wygrywać linię, co nie? Jest strasznie silny na linii. No ale niestety. Nie zawsze się to udaje. Kurde, te młotki, te śrubokręty, kurde, nie są takie łatwe do zagrania. A, ona ma ulti, więc na ulti mnie zabije. Kurde, ja teraz puszuję i znowu potrzebuję cover od tego ziomka. On nie ma many, nie ma HP. A, jeszcze gangplank, muszę R-kę dograć. Cholera. Ale kaszanowa sytuacja. Lepiej byłoby to przy... Nie, już na topa. Na topa. Ktoś tutaj? Come on! 2-1 i takie sytuacje wyciągam. Nikt mi nie pomoże. Nie, padnij chociaż, proszę. Nie! Ja pierdzielę, no nie! Czemu te sytuacje. No patrzcie na to! No kartę. Come on! Ja pierdzielę. No nienawidzę takich gier, po prostu nienawidzę. Co za lipa. A, wezmę sobie papiera. 2v1 i tak robię gości. Weź przynajmniej Infernala. Nie? Nie? Cokolwiek użytecznego zrobi ten Ornn? Jedyny plus Ornna jest taki, że będę miał od niego ulepszoną zonę albo dead capa. Dzięki Ornn, dzięki. No, o, zagra ultimate może jakoś. Nie wiem, czy na nie ma teleportu już czasem. O, zabili mida, brawo. Tutaj może być w tym rzeku. Jezu, 0-3. Gdyby tylko ten orb. A dobra, poszła Riven na mida, to ja poszuję. Riven tam gania Zeda, dobra, lecę dalej. Co się stało na bocie? Jaka była wymiana? 2 za 1, aha. To średnio bym powiedział. Jak to jest w ogóle z fokusem tych turretów? Dostają fokus od turretka czy nie? Albo za daleko ją postawiłem w ogóle. A dostaję. Okej.
Może być. 2-8. Horn się gdzieś wywalił w tych dżungli. No nie zachwyca mnie ten gościu na razie, niestety. Muszę to szczerze powiedzieć i głośno. Ja pierdolę. Niemożliwe, niemożliwe. Myślałem, że zostanie stuna, bo nie dostanę stuna. To już ciekawe. Ciekawa historia. Wezmę sobie to. Jak ja nienawidzę grać topa. Właśnie sobie to przypomniałem. Jedna głupia rzecz i jesteś w dupie. Okej, okay. 6-0 Riven. Ajajaj. To będzie ciężka gra. Pada 9. Staram się, czy jak daję R plus Q, to czy muszę mieć staka w tym? Nie jestem pewny. No nie, może na topie znowu. No kur... No nie, no to jest bez sensu, come on, no. Ileż można, dajcie mi spokój. No nie, no bez sensu. No dobra, coś na bucie robią chociaż. Zabiję, okej. Okay. Skadał trochę D. O, dobra, ignajcik. Osamonery w sumie, żeby zabić, ale okej. Okay. Może wezmą to? Gdzie jest Ornn? Czemu Ornn jest w ogóle na topie? Po co? Infernala mogli zrobić albo turret na bocie. Ojejejejej. No tak, 0-5 w 11 minucie. Kurde, wiedziałem, że będzie słabo. Jak będę grał tym Heimerem, bo nie potrafię. Ale nie myślałem, że aż tak. Tylko najgorsze jest to, że ja jakoś tak super źle tam nie zagrałem czy cokolwiek. Tylko... Znaczy jeden problem był ten, że się wysunąłem po ganku od Sajona. To był głupi błąd, no nie liczyłem na to, że... No nie wiem, może gość już pójdzie sobie stamtąd, co? Ale nie. Ale też tam na początku pisał, że ej, to ty jesteś tym streamerem. I często niestety jest coś takiego, że jak ktoś cię rozpozna, to jest takie, o, ten gość jest sławny. Muszę go gankować. No i zgaduję, że właśnie w ten sposób tutaj ta sytuacja działa. Okej, zabił obu zedzik. Przepuszczuję to i spadam. Dobra, Riven jest na midzie? Okej, to mogę puszować jednak, jeszcze jednego. Wave'a. Jakby ją zabili. Zabijcie Riven. Nie zabijecie, co? Jeszcze raz dobra, daję. O, zabił. Nice, dobra, super. Brawo. Ile mam cooldown na w ogóle na ulti? 85. Dużo. Myślałem, że mniej jest. Gangplank TP, okej. Okay. 10 zł, dziękuję. A nie dałem rady, szkoda. A, jest zły timing. Na jedno Q to ma? Nie, znowu u mnie? Ty cholero, nie no, u mnie musi być. Ale to wiecie, jest dobre. To jest dobre, co się dzieje, bo ja mam 0,5. Ja nie daję w ogóle złota. Ja nie marnuję czas na mnie. Spoko. Wzięliśmy turret na bocie. Przed chwilą pod Brown. Jakby się nad tym dłużej zastanowić. Caitlyn też chyba padnie. Byłoby cudownie, gdyby padła. Dobra. Okej. Okay. To, że się fokusują na mnie, jest dobre. Jeśli chodzi o aspekt drużynowy oczywiście, no bo moje 0,6 wygląda jak gówno, ale... Z poziomu... Wiecie, bigger picture. To jest spoko, Gangplank, uwaga. Tego Infernala jakbyśmy jakoś kurczę wzięli, byłoby cudownie. O, Jezu, jakby przeskoczyła tę ścianę, to by ją zabili łatwo. Oj, odbi. O Jezu. Szkoda. No, padnie Lulu. Chociaż mam ulti. A, to jest i zmieni. Na koniec dnia. Gangplank się wrócił. Ile muszę czekać na to działko? 15 sekund, dobra. Pójdę tam, może coś pomogę? To się będzie puszowało. Nie wiem, czy nie będę puszować. No więc pójdę na mida. Kabad, nie! Mogę za ścianę? Prawda, gdzie ona jest?
czego cholera jestem. A, że stwierdziliła przez ściany. Tego się nie spodziewałem, że ją spotkam. Aj. Myślałem, że. Nie no, RW by było najlepszym zagraniem, co mogę zrobić. Może być tu gdzieś jeszcze. Co tam granat? Dobra, chyba nie było. Mogę to śmiało założyć, że ma ulti, prawda? Nie mi flesza, nie mi flesza. Czy to ma znaczenie? A, mogę wszystko przeskoczyć przez ścianę. Ja pierdzielę, jak ja jestem unlucky w tej grze, że z tego W nie padła tutaj w ogóle. Bym tyle golda, chociaż nie, bo już padła, to bym nie zgarnął aż tyle golda. Ja jebiks. Ale ta gra jest głupia. 0,7 zgłoś się. Dobra, zgłaszam się. Ja i tak cały czas winię tego Orna. Jego wina. Nie, tak naprawdę ja po prostu powinienem zagrać defensywnie bardzo wtedy i było, wszystko było w porządku. No niestety. Zagrałem ryzykownie i poszło się wszystko pierdzielić. Mam TP w razie czego. Come on, działo, nie? Kurde, 100 HP, come on, weźcie ty tu... Co? Jak to Infernala straciliście w 4v2? Jest 4v2! I tracicie Infernala. Nie, możliwe. Dobra, zabijam ich. Kurde, ja teraz straciłem Kiewo. Jakim cudem oni wzięli Infernala? Ale się nie przypatrzyłem, stają się tam robił jakoś? O, nie lipa. Dwa levele w tył. Trzy levele w... No dobra, dwa i pół. Dwa i pół levele w tył. Jak będę miał zonie, będzie lepiej. Trochę. Coś nie wiem, czy na tyle dużo. Tylko tak jak mówię, ja padając jak od 0,4, tak naprawdę nic nie daje godę. Daję im, nie wiem, 100 zł może. Więcej jedna fala minionów daje niż ja. Zabity. Więc spoko. Taki mały plusik. Riven jest na dole, uwaga. Teleportacja nie ma sensu. Co za dźwięk? A, to zadziałka, mam taki dziwny dźwięk, dobra. Gdybym wziął turret, byłoby fajnie. Coś tam bym golda zdobył przynajmniej dla swojej drużyny. Ale nie wiem, czy to jest możliwe. Ja nie rozbiłem tego? O! Come on! Prawie zabiłem jak flankę, wow! 0,9, o, dobra. Jaki jest rekord 0 na ile, się zastanawiam. Może go pobiję w tej grze, co? A, wezmę tak i wezmę tak. Ciekawe jestem, ile goldu za mnie dostałem. Zabił jak planka, zabił. Oni dostają asysty nawet? Come on. Czemu? A szukali mnie. To są słowa. Koło brama. Brama, brama. Jakby mieli barda, nie mają. Dobra, zabiję go. Okej. Okay. Dobra, blue nie będę brał. To było chamskie z mojej strony, gdybym to zrobił. Oj. 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 Come on. Dobrze, brawo. Ale fart. Tylko, że już tam... A, pasywa. O. O, jaki damage. Nieźle. Dobra, jak będę miał tylko zonie, to mówię wam, to będzie piękne już. Asystę chcę. Albo nawet killa. Dobrze, dobrze, że wziął to zabójstwo w sumie. Jakbym ja wziął killa,
O nie, pomocy. To bym tylko zresztował Golda na sobie. No to by nie było dobre. To wam mogę śmiało powiedzieć. A Lulu przeżyła w ogóle. Subcio, brawo. Oj, krzaku. Dobra, jeszcze trochę. Ale mam pierwszą asystę. Mam lepsze CS-y niż Riven. Co z tego, że ona ma 12 kili? Mam dobry CS-y. Nie ma co teleportować. Kurde, ta wieża na topie musi w końcu upaść. Wypadałoby to zrobić. Przydałoby się. Oj, no nie po to jest lepiej. Nie warto ryzykować. Teraz stoi ten blue w sumie. Jakoś tego nie zbierają nasi zawodnicy. Nie wiem czemu. Może jednak ja go zrobię. Skoro nikomu nie potrzeba. A zdziwiłem się, że ten Sion aż tak bardzo wokół mnie grał. Bo gankowanie Heimera jest super ciężkie ogólnie. Ale no, zakładając, że gościu mnie zna, to stwierdził, że musi zabić słownego streamera. Możliwe, że powinienem wcześniej tam steleportować. Trochę się zamuliłem. Raczej zagadałem w sumie. No, będę upierdliwym. No, zdążę, nie? Na pewno zdążę. Muszę być upierdliwym Heimerem, który cały czas puszuje po prostu. Może padnie ten turret? Nie dla psa. Dawaj, go turret, please. Potrzebuję tych pieniędzy. Nie, nie padnę. Potrzebujemy mieć 800. Troszkę brakło. Szkoda. Ale jak dostanę focus, zagrywam w zonie, zagrywam to duże działo. Jest super. Kardynali tego blue, czy nie? Ostatnio mi ktoś podsyłał w ogóle, że Heimerem w dżungli można grać. Może powinienem w dżungli zagrać. Stoi to blue cały czas. To ciekawa sprawa. Frozen Herta zrobił. Bardzo ładnie, brawo. Dobry zakup, to się ceni. Pula D są przeciwnicy. Elegancko. A Riven na dole. Sion może tu iść i Caitlyn tu może iść. Dobra, takie są możliwości. Nie muszę do mnie. Nie. Dobra, jest przy smoku. Powiedzmy. Ten Brown. Kurde, mogę go przerwać z recallem. Ten trud już się weźmie przez miniony. Ja tu nie muszę iść. Oj, panie Or, nie. Co pan tam robił? No come on. Miniony, dawaj. Dobra, jest. Potrzebuję 4 dyszek jeszcze na ten. O Jezu, to może być nasz or na nich. Robią? Cholera, no nie wiem, czy będą robić. Mam teleport, ale nie mam gdzie teleportować nawet dobrze. Nie, chyba nie robią. Nie wiem, po co Orn był w tamtym miejscu. Czemu z tłumu nie wszedł? Chyba ktoś? Lulu? Dobra, łatwo. GG. Comeback. Comeback, proszę państwa. Koniec tego dobrego. No, trochę ta Riven się wysnowbalowała, ale ja już wracam do tej gry. W sumie jest szansa, że zrobię 2 na 10. Dobrze, to mi się podoba. 2 na 10 zawsze jest pożądane. U mnie. No, z Lulu to chyba nie zagram nic konkretnego. Ale jabłuszkiem się poczęstuje. 21-26. Spoko, nie jest aż tak źle. Bywało gorzej, naprawdę. I takie gry się wygrywało. A masz, dostał. Aj, chciałem działko położyć. Zastanawiam się, czy... Ej, co robisz? Czemu to jest? Nie dam co? Shit. Flash czy nie? Nie. Dzięki, to w sumie nie musiał.
Ale dzięki. Mam, nie mam za niej jeszcze, o cholera. Muszę się przyznać, że przez cały ten czas, jak uciekałem, liczyłem na to, że zagram jakoś za nią. I ich ogram. Oj, Caitlyn ma Hurricane'a. Kolega chyba średnio ogarnięty. Hurricane'a Caitlyn nie działa już. O! Dobra. Nie ma. A strasznie grał agresywnie do przodu tam Caitlyn. Myślałem, że zagra do tyłu, się wycofa lekko. Strasznie jalo grał. A to było nasze. Dobra, auto taczek wszedł. Bomba, jak mówiłem wam. Nie wierzyliście we mnie, co? Trzeba zawsze wierzyć. Mam za nie, by go ograć. Gdy zagra RK, ja gram za nie. Simple as that. Możemy wziąć na szara nawet. Go. Daj mi jabłuszko. Możemy to zrobić? Możemy to zrobić, tak mi się wydaje właśnie. Mam zonie do baitowania. Tylko nie muszę ci to destruuje. Proszę, nie. Dawaj, musisz. Dobra, super, pięknie. Okej. Z tego co widziałem, to zazwyczaj grali maskę ludzie. Ja chyba też się na to zdecyduję. Ile mnie kosztuje maska? 3100. Trochę pieniędzy to jest, ale damy radę chyba tyle, by zbierać. Chyba jednak nie dam rady tyle wyzbierać. Dwa autoataki. Dostanę level. R-ku? A nie, ma... O, R-ka kosztuje balę? O nie, nie widziałem. Dobra, zrobimy tak, wycofam. Będzie ok. Mam na maskę. Okej, okay. Dobra. No ciężki early game. Nie będę oszukiwał. Ale... Kąbek. Mam ten sam level co ona. Na więcej farm o 40. Łatwo. Łatwo, łatwo. Po prostu zawsze trzeba wierzyć. Wiecie, jak komuś nie idzie gierka, to mówicie spokojnie, stary. Late jest nasz. Wtedy gracie na late'a. I pyk tu. I cyk, działeczko. Jezu, zawsze myślę, że to jest ulti Sajona. Cholera. Jest to stuna? A i ten stun, jest strasznie... Ma mały hitbox, zobaczymy. Ojej, dobra, nieważne, tego nie było, ok. Przemilczmy to. Dzięki. Dobra, wezmę tego. Dobra, porządku. Jak ona jakoś zagra, to mam zonie w razie czego. O, jest Sion. Dobra, ładne, ładny silence. Dawaj, Lego. O! Leć! Jeee! Dobrze. Do końca chyba. Kończymy? No kończymy. O cholera. Dobra, zrobię tak. Jazda. Dobra, ma się za bardzo podjarałem. Zacząłem wracać do gry. My bad, my bad. O, dobra. Zrobił gangplanka, ale chyba padnie. Koniec końców. Więc nie wiem, czy było warto.
When you get carried by first time Ord? Gościu, nawet by nie, nie wkurzaj mnie, gościu, bo się odpalę w ciebie. Tak mi przegrałeś linię, typie. To proszę, nie odzywaj się. Nie chciałbym wyzywać. Więc gościu, cicho siedź lepiej. Jak dla mnie to bardziej chyba ten Zedzik wykrywał. Jeśli już miałbym kogoś wyznaczyć na to, że kierował. I pamiętajcie, jak są te kraby. Jak dacie im stuna, to zadajecie większe obrażenie wtedy. Gdy jest CC. Czyli właśnie stun, czy też jakiś knock-up. Raczej czapajkę wezmę. A nie, a co typować chyba. Nic by z tego dobrego nie wyszło. Czy... kurczę, może bym wziął sobie ten turet. A, nie, zawahałem się. Jak się wahasz, to znaczy, że to nie jest dobre. Zazwyczaj tak to działa. Ale no wziąłbym go, kurde. No nic mniejsza. Najwyżej niewykorzystana sytuacja po prostu. Słuchaj, niektórzy widziałem, że też lajki grają tego Hemera. Zobacz na tej stronie, jak oni tutaj preferują. No grają niby tą relajkę też. A to chyba za późno na relajkę. Mi się wydaje. Już myślałem, że go na tyle dopnie, że nie będzie zadawał obrażeń. Ty, aż takie tankowate są te działka? Tak, się łatwo robi smoka. Wow! Nice! Nie widziałem. No. Ja. O, co jest? Aha, mam na kulownie, boom, XD. Dawaj go. Czemu we mnie? No nie, no mógł skoczyć. Tam cię. O, spokojnie. Uważaj. Bardzo ziomego z flanki. O, zrobiłem! Działkiem, lol. Aha. A masz? Dobra. Aj, chciałem tego killa. Może ją zabiję, mam Merkę za chwilę. 10 zł wezmę. No weź. Chodź, podaj mi balkę. Kurde, nie mogę zacząć dzwonić cholernej. Aj, na stunie mnie zabił, naprawdę? Ale kaszana. Orn, chyba nie weź mnie tego, co? Nie da rady. Kurczę, mogłem zagrać w sumie RQ po prostu i dezonie. Chociaż chyba miałem na cooldownie. Teraz nie wiem, ale... A, szkoda. Kurczę, nie zrobiłem 2 na 10. Lipa. 5-10. Tak sobie, kurde, dobrze mi już. Zastanawiam się, co będzie lepsze. Ulepszyć bardziej, lepiej zonie, czy... ulepszyć Rabadona? Zagwostka. Trzeba by to matematycznie policzyć, ale no... O! Undo, dobra, o Jezu, kliknąłem przez przypadek. Nie, na razie mi się to nie opłaca. Dead Cup, później Void Staff. W sumie mogę zrobić tak. Okej. Okay. Czy ja mogę Blue? Daj Blue, ziomek, please, no weź, nie bądź taki. Dobry, się nim zajmę. Serio, daj mi. Ten Eye Blue. Zaopiekuję się nim, dziękuję. No co za gnój! Report. Czy wy to słyszycie, co tutaj jest klikane? To jestem ja klikający za nie. Wow, jaki damage ten set. Ale padnie Caitlyn przynajmniej. Okej. Okay. Gdybym miał blue, to bym pozabijał. True story. Ej, w sumie może mogę mieć do bazy. Jeden, 10 Caitlyn. A więc temu koledze też nie weszła gierka, co? O. Dawaj, Orn, dałeś radę. Dałeś radę! Dobra, nie wierzyłem w niego. Dobra, oni niech tutaj kupią jak najwięcej czasu, a weźmy dwa inhibitory tutaj na bota. I wygraliśmy. I patrzcie, gdyby nie to wszystko... Czyli gdybym się nie wywalił jak debil, to byśmy nie wzięli na Shora, nie wzięlibyśmy dwóch inhibitorów. Więc
Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzięki mnie wygraliśmy grę. Przestraszy ich to? No come on! Nie! Kurde! Come on! O! Nigdy szczęście! Nigdy cholerne szczęście. 1700, dobra. To była moja akcja popisowa. Miało wyjść, ale jak zawsze, kurde. Piach w oczy. I wiadomo co, w dupę. Niestety, no tak to bywa. Kurde, przy 34, znaczy z 34 kili byłem przy 10. No to tak średnio. DDR, to się damage dealer. Ktoś tego nie zna, naprawdę? Okej. Okay. Znaczy, no to, to jest dev dance w sumie niby. Ale jak masz dane zdanie, no to możesz wyczytać o co chodzi. Kontekst, co nie? Kontekst matters. O, moje blue, moje blue, moje blue. No weź, proszę, teraz moje. O. Kurde, chciałem go wybić. O, coś co? Ale tak. Moje. Ale jesteś na wardzie na pewno. Skoro tak śmieszkują. To nie wiem, czy nie było lepiej było wzmocnić. Nie, Zonia. No dawaj! No, dałem radę Zonię zagrać. Ło, po raz pierwszy raz. Come on! Dobra, żyję. Ło! Ło, zabiłem nawet! A nie mam teleportacji. GG. O, wow. Chociaż czekaj, bo gdzie jest Caitlyn? Tam jest. Huh. Aj, zero. Dobra, nie skończymy tego. W taki sposób chyba. O, nie, 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 nie! Jest. Myślę, że miał zasięg. Dobra, idźmy tam. 10 zł wezmę. Kurde, nie wiem, czy to działo na E, co jest takie super, totalnie. No nie wiem właśnie. Czyli nie lepiej kiedy, niekiedy zagrać RW. Te rakiety są, kurde, mocne. Dobra, cofnę. Tam to robi Eldera. Okej, nie robi. Od razu wzmocnię czapkę. Dobra, niech będzie. Niech będzie wzmocniona czapa. Był taki dźwięk jak kowal, nie? Jak to zrobiłem, spoko. I potrzebuję Void Staffa jeszcze. Jestem ustawiony. Okej, okay, wezmę blue. Czy chciałbym blue? Nie wiem, czy mi znowu nie potwierdzili ten orn. Mam nadzieję, że nie. Jest damage. Kurde, ciekawy jestem tego Heimera w dżungli. Może kiedyś. Tak, zamierzam wbić piąty level na każdej postaci, no to tym Heimerem też trzeba będzie. Postawmy dwa działka, poczekamy. Zaraz weźmiemy, tylko że kurde, trochę smoka mordujemy przez to, nie? Zed w ogóle padł. I ten Ord sobie będzie nie wzmocni, tak patrzę na jego build. Ale trzeba, jak gracie z Ordem, to trzeba mieć jakiś item, który właśnie wzmocnicie sobie. Trzeba to już wykorzystać, jak gra jest w lejcie. Idę. Czy nie mam flesza? Ojojoj. Jadę, jadę! Ja jadę! Jadę, jadę, dobra. No chodź! No chodź, tak się. No chodź. No co? No i chcesz się bić już teraz? Na linii taki cwaniak był, pa. A teraz? Nawet nie podejmie walki. O, co? Okej, brawo. Jestem tu Lulu, spokojnie, nie musisz się lękać. A masz, leż. 9-11. GG! Kurde, jeśli bym miał tylko cover od tego głupiego Orna, to bym zarał tę gierkę w 20 minut, jestem pewny. No, niestety. Noob Orn po prostu i tyle.
Dobra, jeśli będziemy strzelać gitary, to zamkniemy. Ale też spoko gierka pokazuje, że never surrender, kurde, co nie? Never, kurde, surrender. Po prostu Riven przeforciła. Jungler grał wokół mnie, babysitował tego, wykampił. Przebabysitował Riven. I tyle, ja wiedziałem, ja po prostu wiedziałem, że ja jestem lepszy. I że ja jestem bardziej... Ej, co, nie atakują moich inhibitorów? Ale szmerc. Nie mam działek. Patrzcie! Dobra, masz, kurde. Jak chcesz. GG! Fajna gierka, tylko ten early game, kurde, 0-9 miałem. Masakra. Masakra. No ale mówię, kampili mnie. Riven miała farta, miałem głupiego junglera. I tak to się żyje, kurde właśnie, dam temu Zedowi. Ornie się pałuje, głupi jest. Dostałem S+. No koma, dajcie S+, no nie bądźcie tacy. Co, nikt nie dostał żadnej S-ki? Zed nie dostał? W sumie dużo razy zginął. No dobra, ja żadnego honoru. No, no i kto by kierował? No ja. No ja. Spoko na ten Heimer, całkiem fajnie się gra. Myślę, że na tych normalkach sobie coś tam innym pogram. I nie wiem, kurczę, nie grałem nim długo, ale muszę przyznać, że nawet mi się spodobało. No, czy na rankedy, no nie ma co, raczej, ale na normalkach spoko, coś tam na pewno pogram. Także dziękuję za obejrzenie, zapraszam na streamy, inny film na YouTubie, życzę wam miłego dnia i powodzenia na solo kolejce, bye bye.